Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym opowiem Wam o mojej aktualnej opaleniźnie stópki. Może to dziwnie brzmi, ale jeśli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, to doskonale wiecie, że ja nie korzystam ze słońca. Natomiast w tym okresie wiosenno-letnim sięgam po samoopalacze. No i właśnie, ostatnio znowu zaczęły pojawiać się pytanie, skąd taka piękna opalenizna gdzieś tam na tych moich zdjęciach, czy też poleć jakieś fajne samoopalacze, które nie zostawiają plam. Jak stosować samoopalacze, żeby nie zrobić sobie nimi krzywdy? Jak je stosować na dłonie czy też na stopę? Zawsze jest milion pytań. Dlatego też dzisiaj postanowiłam Wam opowiedzieć o tym, jakie aktualnie kosmetyki stosuję, jakie kroki wykonuję. No i mam nadzieję, że ten filmik przyda Wam się w podjęciu decyzji, po który kosmetyk sięgnąć, w który warto zainwestować, no i właśnie jakie kroki wykonywać. Mam tutaj przed sobą już koszyczek wypełniony wszystkimi moimi aktualnymi kosmetykami do opalania skóry i może zacznę od tego, że tak naprawdę wybór macie ogromny. Po pierwsze, możecie zdobyć opaleniznę wylegując się na słońcu. Po drugie, możecie korzystać z solarium. Macie też taki wybór, że możecie udać się do salonu kosmetycznego lub też kosmetyczka może przyjechać do Was i skorzystać z opalania natryskowego. I ostatnia opcja to jest właśnie kosmetyki, wybór samoopalaczy i preparatów brązujących. Ja osobiście zdecydowałam się już kilka lat temu właśnie na tą ostatnią opcję i nie ukrywam, że przez moje 36 lat, no może nie 36, bo jak byłam małym dzieckiem, to nie korzystałam z tego, ale sięgałam po słońce, sięgałam po solarium, tak, i też skorzystałam z opcji opalania natryskowego, które absolutnie nie jest dla mnie. Dlatego też pozostałam przy opcji kosmetyków brązujących i powiem Wam, że regularnie co roku testuję nowe preparaty, szukam takich, które będą bardzo fajnie się u mnie sprawdzały. Mam już swoje ulubione marki, dzisiaj też Wam o nich opowiem, natomiast nie znalazłam jeszcze ideału, jeśli chodzi o opalanie twarz. No ale dobrze, zacznijmy może od kwestii opalania ciała. I na początek powiem Wam, jakie wykonuję kroki, żeby uzyskać ładną opaleniznę, zanim pokażę Wam jeszcze kosmetyki. I tak, po pierwsze, to co jest bardzo ważne, to nigdy nie nakładamy samoopalacza po kąpieli i też na wilgotną skórę. Dlaczego? Dlatego, że mamy otwarte pory i samoopalacz nie będzie się dobrze rozkładał na naszej skórze, nie będzie wygodna dla Was aplikacja i przez to też możecie zrobić sobie plamy. Dlatego też ja gorąco Wam polecam stosowanie samoopalacza na absolutnie suchą skórę i to najlepiej robić dzień po kąpieli, czyli na przykład jeśli wieczorem się wykąpiecie, zrobicie sobie peeling całego ciała, depilację, to nałożycie balsam, no to tak idziecie sobie tam spać, czy też na przykład w porannej pielęgnacji, natomiast wieczorem sięgamy, następnego dnia sięgamy po samoopalacz. No i właśnie, ja tutaj polecam Wam opcję korzystania z samoopalacza w wieczornej pielęgnacji. Dlatego, że zazwyczaj samoopalacz nakładamy na kilka godzin, żeby uzyskać ładną opaleniznę. Zawsze sprawdzajcie zalecenia producenta, czy jest to, czy są to 4 godziny, czy jest to 6 godzin, czy 8 godzin i do tego się stosujcie. To jest tak naprawdę najwygodniejsze rozwiązanie, nakładanie samoopalacza wieczornej pielęgnacji, bo nie musicie się obawiać, że będziecie zakładać ubrania, coś Wam się pobrudzi, będzie to dla Was niekomfortowe, niewygodne, musicie chodzić po domu, nie wiem, na przykład w krótkich spodenkach, czy w samej bieliźnie. Ja to robię tak, że smaruję moje ciało samoopalaczem, czekam jakieś 10-15 minut, aż on dobrze się wchłonie, a następnie nakładam piżamkę. I zawsze robię to tak, że nakładam piżamkę z dłuższym rękawem i dłuższe spodnie, dłuższe nogawki, żeby też nie pobrudzić mojej pościeli. W momencie, kiedy ten samoopalacz zacznie działać i on się zacznie utleniać. Rano się rozbieram, wrzucam piżamę do prania, idę pod prysznic, zmywam to, co jest niepotrzebne na mojej skórze i przygotowuję ją na cały dzień. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. No i tak jak wspomniałam wcześniej, nakładamy samoopalacz przede wszystkim na suchą, idealnie suchą skórę. Druga sprawa,
to jest to, że skóra powinna być wypilingowana, czyli musimy usunąć martwy naskórek. Dokładnie skórę wyszorować, żeby też pozbyć się jakichś nierówności, suchych skórek, gdzieś jakichś pozostałości wcześniejszych balsamów, kremów itd., itd. Więc tutaj warto się dobrze wyszorować, skorzystać najlepiej z takich peelingów gruboziarnistych lub też specjalnej rękawicy peelingującej. No i też, co jest bardzo ważne, to ta depilacja, bo w miejscach, gdzie będą włoski, samoopalacz mocniej chwyci. Dlatego też warto wcześniej na przykład ogolić sobie nogi czy też ręce, wszystkie te miejsca, w których będziecie stosować samoopalacz i nie robić tego przed nałożeniem samoopalacza, tylko właśnie na dzień lub dwa dni wcześniej. No i kolejna sprawa, do której przychodzimy, to są właśnie te samoopalacze. Przez ostatnie kilka lat sprawdzałam różne opcje preparatów samoopalających, takie, które są w kremie, w mgiełce czy też w piance. I przyznam Wam się szczerze, że w moim przypadku najlepiej sprawdzają się samoopalacze piankowe. I pierwszym takim kosmetykiem, po który sięgnęłam, który był właśnie w piance, to był produkt marki Vita Liberata. I do tej pory uważam, że jest on jednym z najlepszych, z tego też względu, że ma bardzo dobry skład. Dużo substancji aktywnych, fajnie działających na skórę, tworzy bardzo ładną opaleniznę w krótkim czasie i też chyba jest takim kosmetykiem, który najmniej śmierdzi. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, o ten efekt utleniania na skórze, który dla jednych jest niekomfortowy, dla innych bardziej niekomfortowy, ale są też takie osoby, które go nie czują. Ja mam bardzo wrażliwy nos i powiem Wam, że czuję mimo wszystko samoopalacz, kiedy się utlenia na mojej skórze. A w przypadku właśnie Vita Liberata to utlenianie na skórze jest bardzo, bardzo delikatne, nie jest drażniące dla naszego nosa. Drugą marką, z której regularnie korzystam, do której regularnie wracam, jest Saint-Tropez. I w zeszłym roku pokazywałam Wam niebieską linię Saint-Tropez i tam była też taka bardzo przyjemna pianka. Natomiast w tym roku sięgnęłam po nowość. Jest to chyba limitowana edycja, tak mi się wydaje. Nie wiem na 100%, nie mogę Wam tego potwierdzić, natomiast ona pojawiła się niedawno w sprzedaży. Możecie dostać markę Saint-Tropez w Douglasie, stacjonarnie i online. I czym ona się różni od tej niebieskiej, standardowej pianki? No przede wszystkim zapachem, już nie mówiąc o szacie graficznej, opakowaniu. Bo tutaj mamy zapach arbuza. I on jest tak piękny, tak intensywny, że czujecie go podczas aplikacji samoopalacza na ciało, ale też w tym momencie, kiedy on jeszcze na Waszej skórze jest, zanim zacznie się utleniać. I dzięki temu, że marka wprowadziła właśnie ten zapach samoopalacza, ten efekt utleniania na skórze nie jest tak drażniący i nie jest tak mocno wyczuwalny. Coś niesamowitego. Ja po prostu zakochałam się w tej piance i mogę Wam ją gorąco polecić. Seria Fresh Watermelon z wodą melonową w składzie. Bardzo fajna pianka. Drugi kosmetyk, po który również zaczęłam sięgać, jeśli chodzi właśnie teraz o mój aktualny okres, to jest balsam z tej samej serii, również pachnący arbuzem, ale już nie tak intensywnie jak pianka. Natomiast to jest taki balsam stopniowo opalający i dający nam właśnie taką, buduje nam opaleniznę każdego dnia. I to są dwa samoopalacze do ciała, które aktualnie stosuję i będę stosowała przez najbliższy okres. I teraz, co ja takiego robię i dlaczego stosuję dwa samoopalacze? Pewnie się też nad tym zastanawiać. Otóż pianka daje efekt szybkiej opalenizny i ona się już pojawia po mniej więcej 4 godzinach, tak mogłabym powiedzieć. Natomiast jest to też taki kosmetyk, który ja nie stosuję codziennie. Ja nakładam go raz w tygodniu, czyli buduję sobie taką mocną, intensywną opaleniznę, a codziennie lub też co drugi dzień nakładam właśnie ten balsam budujący opaleniznę, opalający, który będzie mi podtrzymywał efekt zastosowania pianki.
Mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłam i wiecie, o co mi chodzi. Czyli tak, raz w tygodniu jest pianka, codziennie lub też co drugi dzień wieczorem jest balsam budujący opalenizny. I teraz, oczywiście wykonuję wszystkie kroki, które Wam już wcześniej powiedziałam, przed nałożeniem tej oto pianki, natomiast ja ją aplikuję przy pomocy specjalnej rękawicy. Wybaczcie, ona nie jest brudna, natomiast zmienia kolor. To jest rękawica, którą aktualnie stosuję i ona jest taka, powiedziałabym, piankowa. Wykonana z takiej specjalnej pianki z jednej strony, a z drugiej strony ma siateczkę. I co robię? Nakładam odrobinę pianki na rękawicę. Zazwyczaj są to dwie pompki. A następnie zaczynam aplikację samoopalacza od stóp, przechodząc w górę. Od stóp, no powiedzmy od moich nóg. Tak mniej więcej od wysokości kostki. I aplikuję go okrężnymi ruchami. Po prostu wcieram samoopalacz w moją skórę, omijając, uwaga, okolice kolan i stóp, kostek, takich, które są najbardziej suche. Wsmarowuję ten samoopalacz do momentu, kiedy czuję już, że skóra jest sucha, czyli on dobrze wszedł. I staram się to robić takimi szybkimi, energicznymi ruchami, żeby też ładnie na tej mojej skórze w każdym miejscu dokładnie go wmasować i rozsmarować. I kiedy już wmasuję samoopalacz w skórę, przechodzę na kolana i stopy. Stopy są zawsze na ostatnim miejscu, bo one bardzo szybko chłoną samoopalacz i też nie chcę sobie tutaj zrobić intensywnych plam. Natomiast kolana to jest takie miejsce, gdzie skóra jest naprawdę bardzo sucha i też trzeba uważać, bo tutaj mamy zgięcie nogi, skóra nam pracuje, więc musimy uważać na te wszystkie linie i zagłębienia na skórze. Ok, rękawica, pianka, samoopalacz, lecimy od dołu do góry, na zakończenie, kiedy już mamy resztkę tej pianki, tego samoopalacza na rękawicy, przechodzimy do stopy i do kolana. To samo robię po kolei, czyli masuję mój brzuch, piersi, przechodzę do dekoltu, następnie są ręce. Staram się też omijać tutaj łokcie, to tak samo robię na sam koniec, czyli mamy ręce, przechodzę tutaj w każdym dokładnie miejscu szyja i to co zostaje mi na rękawicy, czyli ta pozostałość tego samoopalacza, dopiero wtedy wcieram w mój łokieć i wcieram dokładnie w dłoń. Niestety nakładanie samoopalacza jest dosyć niekomfortowe, jeśli chodzi o plecy i tutaj najlepiej sprawdzi się ktoś, kto pomoże Wam ten samoopalacz nałożyć, ale oczywiście też musicie mu wytłumaczyć, jak to robić. No niestety, same nie sięgniemy sobie dokładnie w każde miejsce na naszych plecach, musi być ta dodatkowa ręka, że tak powiem. Także widzicie, ja mam tutaj już dodatkową jeszcze jedną rękawicę. Ta jest akurat marki Saint-Tropez i te rękawice są dostępne również w Douglasie, na tym dziale, jeśli chodzi o samoopalacze. Marka Vita Liberata też posiada taką rękawicę, ale ostatnio widziałam bardzo podobną rękawicę do nakładania samoopalacza w Rossmanie. Bo jeśli korzystacie z tych tańszych kosmetyków, tańszych samoopalaczy, to tam też dostaniecie taką rękawicę. I powiem Wam, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie do tej pory sprawdziłam, jeśli chodzi właśnie o aplikację samoopalaczy. Ja dzisiaj nie wyobrażam sobie nakładać samoopalacz, piankę czy krem, bo uwaga, stosuję tę rękawicę również w przypadku balsamu. Wyciskam go odrobinę na rękawicę i rozsmarowuję na całym ciele. Wiecie doskonale, że wnętrze dłoni bardzo szybko łapie samoopalacz, dlatego warto je chronić i nakładać sobie właśnie taką rękawicę, żeby ten samoopalacz wszędzie dokładnie rozprowadzić. Więc tak jak mówię, jeśli stosujecie tańsze opcje preparatów brązujących, samoopalających, to polecam Wam rozejrzeć się w Rossmanie, bo tam taka rękawica kosztowała chyba około 25 zł, a jest bezcenna, jeśli chodzi o aplikacje opalenizny stópki. Teraz wiecie, jak stosuję samoopalacze.
po jakie kosmetyki aktualnie sięgam i jakie wykonuję ruchy w tym, żeby uzyskać ładną opaleniznę. Tutaj muszę również jeszcze podkreślić, że w momencie, kiedy nałożę ten mój samopalacz, tę piankę na skórę i rano wskoczę pod prysznic, to staram się dokładnie najpierw spłukać warstwę samopalacza, która pozostała na mojej skórze, a następnie jeśli, ale bardzo rzadko mi się to zdarza, widzę, że gdzieś jest coś nierówno zaaplikowane, wtedy stosuję delikatny peeling do ciała. Już nie tę opcję, która jest taka mocno zdzierająca, no bo wtedy po prostu ściągnę całą tą warstwę samoopalacza, która pojawiła mi się w nocy. Więc taki delikatny samoopalacz i później po wyjściu spod prysznica nakładam balsam intensywnie nawilżający. A bardzo ważne jest to, że podczas stosowania samoopalaczy musicie mocno skórę nawilżać. Niestety te produkty mają tendencję do przesuszenia. Pojawia nam się ten efekt ładnej opalenizny, ale coś za coś. Czyli musicie intensywnie, mocno nawilżać skórę po zastosowaniu samoopalacza. I tutaj znowu, jeśli stosuję piankę, wskoczę rano pod prysznic, nakładam sobie balsam nawilżający na skórę, wieczorem aplikuję preparat brązujący, stopniowo brązujący, czyli ten krem, który Wam wcześniej pokazałam, i rano znowu powtarzam, lecę pod prysznic, spłukuję i nakładam balsam intensywnie nawilżający. No tutaj przy stosowaniu samoopalaczy tych kroków jest dosyć dużo. I też mogą być one właśnie nieco pracochłonne i musicie poświęcić na to czas. No ale coś za coś, czyli jeśli chcemy mieć zdrową opaleniznę, ładną, pięknie podkreślony kolor naszej skóry, no to musimy na to poświęcić troszkę czasu. Kiedy zauważam, że już na tej mojej skórze coś się dzieje, czyli ten samopalacz zaczyna z niej schodzić, bardzo też rzadko mi się to zdarza, bo staram się jednak wykonywać te wszystkie ruchy codziennie, no ale nie zawsze się to udaje i są takie momenty, że już widzę, że gdzieś ta opalenizna zaczyna mi schodzić. Wtedy co robię? Sięgam, słuchajcie, po taką oto rękawicę ścierającą, peelingującą, wskakuję pod prysznic, nawilżam rękawicę, nakładam jakiś preparat do mycia skóry i dosyć mocno peelinguję tę moją skórę, szoruję. Po prostu chcę zmyć cały samoopalacz i wtedy zastosować kolejny ruch, czyli znowu nałożyć opaleniznę. No tak, innego wyjścia tutaj w tym przypadku nie ma. Ale przy okazji całego ciała i tej mojej opalenizny ciała muszę pokazać Wam jeszcze jeden preparat, który stosuję w ciągu dnia, kiedy na przykład odsłaniam moje nogi albo też odsłaniam ręce. A bardzo rzadko mi się to zdarza, że moja skóra nie ma żadnego siniaka. Nie wiem, czy to dobrze Wam powiedziałam. Otóż tak, mam tendencję do siniaków. Nie wiem, gdzie je łapię. Nie wiem, słuchajcie, jak to się dzieje. Moja skóra jest bardzo delikatna, jeśli o to chodzi. I no, nie ma takich wakacji, nie ma takiego lata i tym bardziej wiosny, żeby gdzieś na mojej skórze nie było chociaż jednego siniaka. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale ja mam pewne rozwiązanie na to, żeby gdzieś te siniaki ukryć i żeby nie były aż tak mocno widoczne. I to jest już trzeci sezon chyba, tak mi się wydaje, kiedy sięgam po ten oto preparat z Bielendy. To jest taki CC krem, krem, który ma właśnie zakrywać jakieś siniaczki, nierówności na naszej skórze, widoczne naczynka. On nie daje Wam takiego stuprocentowego krycia, jak na przykład podkład na twarzy, że jesteście w stanie totalnie zakryć zasinienie. Nie, ale przy jego stosowaniu ta skóra wygląda na zdecydowanie bardziej taką gładką i wyrównaną. Ten kolor jest wyrównany. I jeśli rzeczywiście widzę, że gdzieś tam coś jest na tej mojej skórze, coś się pojawiło, czy też są jakieś bardziej widoczne żyłki, to wtedy nakładam sobie ten preparat. I on się u mnie fantastycznie sprawdza. Z tego, co widziałam ostatnio w Rossmanie, jest na promocji za chyba niecałe 17 zł. On jest dostępny w dwóch wersjach. Jest tam 10 w jednym, czyli wodoodporna z SPF 6 i jest jeszcze jedna wersja, która już nie jest wodoodporna,
Tamtej nie znam. Ta u mnie sprawdza się świetnie. I to jest właśnie taki krem, który, tak jak tutaj mówi, zaleca nam producent i utwierdza nam w tym, że on udoskonala wygląd skóry, maskuje niedoskonałości, rozświetla i daje efekt skóry muśniętej słońca, neutralizuje zaczerwienienia i pajączki. Tak, może nie do końca zgodzę się z tym efektem rozświetlenia, ale rzeczywiście bardzo fajnie maskuje nam wszystkie nierówności na skórze i nie przesusza tej skóry, nie schodzi z niej jakoś dziwnie, nie wiem, nie robią się żadne dziwne plamy na skórze. Rzeczywiście bardzo długo na niej pozostaje. Czy jest wodoodporny? Ciężko mi powiedzieć, bo ja go wieczorem zmywam. Ale nigdy nie spotkałam się z czymś takim, że na przykład wyszłam na deszcz w jakiejś sukience czy w spodenkach, miałam zaaplikowany ten oto CC krem, deszcz troszkę na tą skórę popadał i porobiły się jakieś smugi. Nie mogę wam tego potwierdzić, ponieważ nigdy nie miałam takich sytuacji. Natomiast jeszcze raz tutaj nawiążę do tego, że w takim pięknym dniu, normalnej pogodzie, słonecznej, kiedy rzeczywiście odsłania moje nogi czy też ramiona, to ten krem sprawdza się świetnie i też mogę wam gorąco polecić, jeśli jeszcze go nie znacie, wypróbujcie, bo naprawdę jest tego wart. Tylko tutaj też zaznaczę, że jest jedna wersja, jeśli chodzi o kolor i on w opakowaniu wygląda na dosyć ciemny. Ale da się go ładnie rozprowadzić, da się nim ładnie wyrównać kolor skóry, nie będzie nadawał się do bardzo jasnej skóry, takiej naprawdę bladziutki, bladziutki. To nie jest dla was, to jest już dla osób, które mają skórę lekko śniadą, ciemną, lekko już opaloną, wtedy ten preparat będzie idealny. Rozgadałam się jak zawsze, ale muszę wam teraz pokazać na zakończenie jeszcze jeden aktualnie stosowany przeze mnie kosmetyk, jeśli chodzi o twarz, bo to wiem też bardzo was interesuje. I tak jak dodałam na samym początku, wspomniałam o tym na samym początku, do tej pory nie znalazłam żadnego takiego kosmetyku, który byłby w 100% idealny, jeśli chodzi o opalanie twarzy. A mam na myśli to, żeby dawał nam długotrwałą opaleniznę. Wszystkie preparaty samoopalające do twarzy, które do tej pory zastosowałam, albo będą budowały nam stopniowo tę opaleniznę, albo też będą schodziły podczas codziennego demakijażu. Może kiedyś producenci wymyślą taki kosmetyk, który będzie fajnie, tak fajnie sprawdzał się jak na ciele. Jak same wiecie, demakijaż wykonujemy codziennie. Jeśli do tego dołożymy jeszcze na przykład zabiegi złuszczające, czy też stosowanie peelingów raz, dwa razy w tygodniu, to tą opaleniznę ze skóry będziemy niestety zdzierać. Ale jest coś takiego, co może nam dawać tę stopniową opaleniznę i będzie schodzić bardzo ładnie ze skóry. Ma też kilka innych plusów, na przykład fajnie się aplikuje, można stosować go pod makijaż, nie utlenia się zbyt mocno naszej skórze, czyli możecie być spokojne, jeśli chodzi o jakiekolwiek plamy. Ta opalenizna rzeczywiście pojawia się stopniowo, ale skóra nie jest przesuszona, nie jest podrażniona, nie jest zapchana i jeszcze do tego mamy taki efekt rozświetlenia. I to jest coś, co ja poznałam ostatnio, a mianowicie Beauty Blur od Vita Liberata. Kolejna tubka, tak, tak, z bardzo fajnym aplikatorem. O, i to jest kosmetyk, który nie wiem, czy jest już dostępny na stronie Sephory. Ja go dostałam w paczce Sephora Open Door i bardzo mnie on zaciekawił, ponieważ ja już poznałam kilka preparatów samopalających do twarzy od Vita Liberata, ale tak jak mówię, nie było żadnego takiego, który by wywołał u mnie wow. Zaczęłam stosować ten. To jest taki krem samopalający o bardzo lekkiej, przyjemnej formule i też delikatnym odcieniu, bo ja tutaj mam latte light, czyli light medium. Nie wiem, czy jest też opcja mocniej brązująca, ale sprawdzę i jeśli taka będzie, to zostawię wam link w opisie. Natomiast on, o jaką mam dzisiaj, słuchajcie, na skórze. On daje taki efekt lekkiego opalenia. Ta opalenizna pojawia się rzeczywiście stopniowo, natomiast to nie jest produkt kryjący. I on bardzo mocno rozświetla skórę. Więc jeśli zastosujecie go w porannej pielęgnacji,
to rzeczywiście otrzymacie ten efekt takiego rozświetlenia, natomiast nie polecam go nakładać pod podkład, bo zauważyłam, że się każdy praktycznie podkład, który przetestowałam, waży. To jest taki produkt, który fajnie nałożyć sobie w ciągu dnia, jeśli na przykład nie stosujecie mocnych podkładów, nie stosujecie jakichś ciężkich preparatów, jesteście na przykład w domu albo lubicie, tak jak ja, delikatny makijaż. I wtedy on ładnie wyrówna Wam koloryt skóry, pięknie ją rozświetli, będzie delikatny dla skóry, nie będzie ją obciążył, nie będzie wchodził w żadne pory skórne. Można go przypudrować, czyli tak jak ja to zrobiłam właśnie, tak jak widzicie, i ostatnio stosuję. Nie musicie obawiać się o to, że będą gdzieś jakieś plamy i uwaga, nie ma tego efektu śmierdzącego utlenienia na skórze, więc Wy go absolutnie nie czujecie. Bardzo ciekawy kosmetyk. Naprawdę bardzo ciekawy kosmetyk, no ale ma też swoją wadę. On daje nam tę stopniową opaleniznę, a po dwóch, trzech demakijażach niestety znowu się zmywa. No i tutaj mamy tę kolejną, jeszcze raz, to koło, o którym Wam właśnie opowiadałam, czyli budujemy sobie opaleniznę, a potem ją ściągamy i tak praktycznie cały czas. Bardzo bym chciała, żeby producenci wymyślili jakiś taki właśnie długotrwały kosmetyk opalający naszą skórę. Jeszcze takiego nie znalazłam. Jeśli tak się stanie, to na pewno dam Wam znać na moim Instagramie, na Instastory. Gorąco Was zapraszam do tego, żebyście śledzili mój Instagram, bo tam bardzo często na Instastory właśnie wypowiadam się na temat różnych kosmetyków, robię aktualizacje i będziecie między innymi na bieżąco. No dobrze, na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, że ja stosuję samoopalacze już od kilku dobrych lat i u mnie ta opcja opalenizmu sprawdza się najlepiej. Jest pracochłonna, wymaga trochę czasu, poświęcenia, dobrania odpowiednich kosmetyków, ale jest rzeczywiście, mogłabym powiedzieć, najzdrowsza i najlepsza dla skóry. Ja się o tym przekonałam i mogę Wam to zagwarantować. Oczywiście wiem, że znajdą się, jak zawsze zresztą, osoby, które będą twierdziły, że nie, że źle i tak dalej, że dlaczego Was zachęcam. Kochani, ja Was nie zachęcam, tylko opowiadam Wam o tym, co ja aktualnie stosuję i co u mnie dobrze się sprawdza. Oczywiście Wy zdecydujecie, czy chcecie, czy też nie chcecie. A żeby Wam to ułatwić, to w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do produktów, które przetestowałam, które uważam, że są godne polecenia i które mogą się u Was sprawdzić z różnych półek cenowych. Zostawię Wam również namiary na te rękawice, na wszystko to, co fajnie sprawdza się również, jeśli chodzi o twarz, aplikacje na twarzy i mam nadzieję, że pomogę Wam tym samym w podjęciu decyzji, na co się zdecydować i co wybrać. Mam nadzieję, że dzisiaj poruszyłam w tym filmiku wszystkie najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o samoopalacze. Oczywiście podlinkuję Wam też moje wcześniejsze filmy dotyczące opalenizny stópki. Zostawię Wam też linki do filmów innych dziewczyn, które dokładnie pokazują, jak aplikować samoopalacz i to są takie filmiki instruktażowe, z których ja osobiście korzystam i one u mnie naprawdę dobrze się sprawdziły. Także postaram się je tutaj znaleźć, zostawić Wam w opisie do dzisiejszego filmiku, żebyście miały wszystko w jednym miejscu. Wszystko, co pytacie, co chcecie wiedzieć, jak, co i dlaczego. O! Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za to, że poświęciliście czas na to, żeby dowiedzieć się, jak to jest z tym moim słońcem na skórze. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmików. Ściskam ciepło. Buziaki, pa!